Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na czwartek. Czwartek, karty dnia. Zerknijmy na energię, które nam będą towarzyszyć. Jakieś udane rozmowy mi się pokazały, związane z finansami. Już patrzymy. Karty dnia na czwartek. Dużo tutaj młodej energii im się pokazało, tak więc możemy poczuć taki powiew świeżości, możemy mieć jakieś sprawy dotyczące nauki, czegoś, jakąś propozycję, jakiegoś kursu, szkolenia. Może dzisiaj będą nas zajmować sprawy związane z dziećmi, z osobami młodymi. Będziemy otaczać się właśnie takimi osobami, czy to właśnie jakimiś studentami, może jacyś stażyści przyjdą w miejsce pracy. Może będziemy mieć do czynienia właśnie w jakimś urzędzie, bo tutaj mi się wizyta właśnie w jakimś urzędzie pokazała. Wcześniej karty mi wypadły zwycięstwa, czyli jak będziecie planować w czwartek pójście do jakiegoś urzędu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawy, które będziecie mieć do załatwienia, one wypadną w porządku, wypadną na Waszą korzyść. Tylko jedyne, co Wam tutaj mogę powiedzieć, to cierpliwość. Cierpliwość nas dzisiaj uratuje. Jak będziecie musieli poczekać trochę w kolejce, to naprawdę nic się nie stanie. 5 minut Was nie zbawi. Po prostu poczekajcie na swoją kolej. Dlatego, że właśnie tutaj dzisiaj taki spokój wewnętrzny i umiejętność umiejscowienia się w odpowiednim miejscu daje tutaj Wam naprawdę fajne efekty. Nie wybiegajcie dzisiaj przed szereg, a na pewno Wasza sprawa będzie rozwiązana pozytywnie. I tutaj mi się ta ważna rozmowa z jakimś urzędnikiem, z jakimś mężczyzną pokazała, tak? Pod koniec mniej więcej dnia albo po południu ona może właśnie dotyczyć tych spraw zawodowych, finansowych, urzędowych też, tak? Tutaj mam w tym układzie. Po drugiej stronie są osoby młode, a my w środku jesteśmy pokazani jako ktoś, kto spokojnie czeka na swoją kolej. Tak więc takie informacje dla nas na ten czwartek. Kochani, ja Wam życzę wszystkiego dobrego, udanego czwartku. Słyszymy się już jutro w piątek. Trzymajcie się. Pa, pa.